Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Interwały proste i złożone. To w zasadzie jest bardzo prosta sprawa. Powiedzieliśmy sobie we wcześniejszej lekcji, jak wyglądają interwały w obrębie oktawy, czyli graliśmy od przykładowego dźwięku A do A, prawda? Było A i B, A i C, A i D, A i E, A i F, A i G, A i A, czyli to była już oktawa, prawda? A i A to jest oktawa. Natomiast interwały złożone, tutaj chodzi o to, że mamy w skład takiego, taki interwał jest zbudowany po prostu z oktawy i dodatkowego interwału, dodatkowego pozointerwału. Na przykład, jeżeli mam oktawę, czyli 8, to interwał złożony wygląda, pierwszy interwał złożony, czyli nona, nona od 9. Wygląda wtedy, gdy dołożymy jeszcze do, jak to najlepiej sobie rozumować, dołożymy sobie do tego dźwięku drugiego, dołożymy sobie jeszcze półton. Czyli w zasadzie troszeczkę można powiedzieć, tak się jakby cofamy do tego wcześniej, do tych wcześniejszych ustawień. Jeżeli mam dźwięk A i AIS, A, AIS, A, AIS, to jest sekunda mała. Sekunda mała, tak? Sekunda mała. I teraz tak naprawdę mam też dźwięk A oraz AIS, tylko że ten dźwięk AIS jest aż o oktawę więcej, czyli o 9 pełnych, 9 dźwięków dalej, prawda? A, B, C, D, E, F, G, A, B. Tylko akurat tutaj mamy ten B z bemolem, prawda? Albo AIS, A oraz AIS. Czyli tak, szósta struna na piątym progu, czwarta struna na ósmym progu. Tak brzmi melodycznie, harmonicznie. Słychać takie drganie, słychać, że tutaj jest coś takiego, no kurczę, niepokojącego, prawda? Teraz nona, to była nona mała, teraz nona wielka. Po prostu, tak jak była sekunda wielka, czyli dźwięk A oraz B, to my tutaj gramy dźwięk A, ale dźwięk B o tą oktawę wyżej, czyli struna szósta na piątym progu i struna czwarta na dziewiątym progu. Tu już jest taki, trzeba sobie tą rączkę rozciągnąć, prawda? Tak brzmi melodycznie, a harmonicznie tak. No, wspaniale, bardzo fajnie brzmi ciekawie. Nona wielka. Teraz decyma, czyli dziesiąty dźwięk. Tu niestety musimy albo sobie zagrać jeszcze szerzej, czyli tak naprawdę to jest pryma i tercja mała z wcześniejszej lekcji, tylko że ta tercja mała jest po prostu wyżej tą oktawę, prawda? Czyli łapiemy sobie paluszek na szóstej strunie na piątym progu i czwartą strunę na dziesiątym progu. Tutaj słychać wyraźnie, że ta przestrzeń, którą nasze ucho dostrzega, przestrzeń między tymi dwoma dźwiękami jest taka szeroka, prawda? Te dwa dźwięki są mocno rozstrzelone. Zagram teraz tercję małą. Tutaj słyszymy, te dźwięki są bliżej. Wręcz można powiedzieć, nawet troszeczkę taki nastrój dają taki bardziej jeszcze dołujący, prawda? Niż to, co tu mieliśmy. Teraz następny. To była decyma mała. Decyma wielka. Czyli to jest jakby tercja wielka, prawda? Czyli mieliśmy A oraz cis. A tutaj mamy też A oraz cis. No w zasadzie no, rączkę możemy sobie tutaj jeszcze bardziej rozciągnąć. Aczkolwiek fajnie byłoby przejść na strunę trzecią
G, czyli tak, palec pierwszy w zasadzie najlepiej, cały czas pierwszy mu próbować. Pierwszy palec na piątym progu, dajemy dźwięk A, no i potrzebujemy teraz tego dźwięku cis, prawda? Kolejny raz wracam do tych dźwięków, jak ważne jest, żeby wiedzieć, jakie to mamy dźwięki. Nie tyle zapamiętać układ palców, piąty próg, szósty próg na stronie trzeciej, tylko po prostu tercja wielka to było A, cis, to teraz jeżeli chcę zagrać tą decymę, czyli dziesiąty dźwięk, to też A, cis, prawda? Czyli A, cis to właśnie będzie struna trzecia na szóstym progu, tam jest dźwięk cis. Z racji tego, że zagraliśmy na tej wiolinowej strunie, czyli tej bez owiki, ten dźwięk jeszcze bardziej nabiera przestrzeni, prawda? Bo mamy tutaj bardzo niski dźwięk, a tutaj mamy no już ponad prawie półtorej oktawy mamy do góry. Bardzo fajne brzmieniowo, takie emocjonalnie brzmienie. Emocjonalne brzmienie brzmieniowo. Widzisz, brzmi naprawdę bardzo fajnie. Następny byłaby undecyma, czyli po prostu dźwięk jedenasty. To jest kwarta, wcześniejsza kwarta, AD. No i tutaj oczywiście przesuwamy się dalej, mamy cały czas szósta struna na piątym progu, natomiast trzecia struna na siódmym. Melodycznie tak brzmi. Harmonicznie. Przejdę na przykład sobie na ten interwał wcześniejszy. Czyli undecyma czysta. Undecyma zwiększona, czyli inaczej kwarta zwiększona, ten tryton. Prawda? Było A i dis. Tu mamy też A i dis. Następny będzie, jeżeli było undecyma, teraz mamy duodecyma, czyli po prostu dźwięk dwunasty. Czyli to, co mieliśmy przy tym kwintę A oraz E, to tutaj mamy A oraz E. Struna cały czas szósta na piątym progu, natomiast trzecia na dziewiątym progu. Tak brzmi harmonicznie, melodycznie. Natomiast teraz tak, następny mamy interwał, to będzie terc decyma, czyli trzynasty dźwięk. Czyli inaczej, wcześniejsza seksta mała, seksta wielka, czyli terc decyma mała, czyli wracamy, dlaczego wracam cały czas do tych wcześniejszych interwałów, że dzięki temu możemy sobie bardzo łatwo dojść do tego, co my właściwie gramy, prawda? Przedtem była seksta mała, to było to, czyli dźwięk A oraz F, to teraz musimy zagrać dźwięk A oraz F, tylko że na strunie drugiej musimy teraz sobie przejść, chyba że sobie zagramy tu. Czyli może być próg piąty, struna szósta, a natomiast może być próg dziesiąty, struna trzecia lub próg szósty, struna druga. Tak brzmi harmonicznie, melodycznie. Terc decyma wielka, czyli można powiedzieć inaczej seksta wielka.
Wcześniejszy dźwięk po prostu był A oraz jaki dźwięk? Oraz Fis. Tu słyszymy na dwóch obok strunach siebie, na strunach obok siebie brzmi tak mocno. A tu już brzmi tak troszeczkę zupełnie inaczej. Teraz mamy co? Kwart decyma, czyli czternasty dźwięk. Pełny kwart decyma, czyli inaczej septyma mała, kwart decyma mała i kwart decyma wielka, czyli septyma wielka. Kwart decyma mała to byłoby po prostu, wcześniej mieliśmy, jak mieliśmy septymę małą? Aha, to było na tych samych progach, natomiast mieliśmy strunę szóstą na piątym progu, czwartą na trzecim, czwartą na, przepraszam, na piątym. Teraz mamy, czyli mamy dźwięk A oraz jaki? Oraz G. A, G, A, G. A oraz G, A oraz G. Teraz musimy znaleźć dźwięk G na strunie drugiej. Dźwięk G na strunie drugiej jest na ósmym progu. Melodycznie tak brzmi. Harmonicznie. Teraz kwart decyma wielka, czyli po prostu przesuwamy się znowu o jeden pół ton do góry, czyli musi być dźwięk A oraz gis. No i ostatni kwint decyma, czyli piętnasty dźwięk. To jest na przykład właśnie skrajne struny, struna szósta na piątym, struna pierwsza na piątym. Albo tutaj mieliśmy dalej, prawda? Wiem, że to jest troszeczkę skomplikowane, tutaj już rękę trzeba naprawdę mieć rozćwiczoną, trzeba mieć rozciągniętą, umieć trafiać sobie w te dźwięki. Może Ci się wydawać troszeczkę, że właściwie po co mi to jest, znajomość tych interwałów dalej niż oktawa. Jest to bardzo ważne, bo właśnie dzięki temu rozstrzeleniu dźwięków, które tutaj mamy na gryfie, możemy osiągnąć naprawdę bardzo fajne spektrum brzmieniowe, bardzo fajne napięcie, bardzo fajne emocje możemy uzyskać dzięki temu. Zresztą na pewno słyszałeś, jak grałem poszczególne te interwały wcześniejsze. Ten interwał prosty, czyli w obrębie oktawy i interwał złożony w obrębie powyżej oktawy, jaka jest duża różnica między nimi. Więc Twoim zadaniem w tej lekcji, nie przechodzenie do następnej, to jest zadanie, będzie takie, żeby wyuczyć się tych interwałów. Wiem, że to jest teraz jeszcze trudniejsze zadanie. Nie jest już tak prosto z górki, jak było we wcześniejszych lekcjach, prawda? W tym module już mamy naprawdę dość mocne zaangażowanie umysłowo-rękowe, umysłowo-ręczne, prawda? Żeby to wszystko ogarnąć, ale naprawdę efekt jest naprawdę, naprawdę niesamowity, bo możemy sobie dzięki temu zacząć tworzyć, nawet znowu tutaj będę tworzył bez skupiania się na jakiejś skali, zacząć tworzyć różne jakieś ciekawe motywy. Na przykład thank you.
Można naprawdę zacząć tworzyć świetne, świetne rzeczy już na podstawie właśnie tych chwytów, które tu mieliśmy. Także nauczcie ich i widzimy się w następnej lekcji. Do zobaczenia.